Cześć, zabieram Was na jesienno-zimowy spacerek. Że wiatr może niezbyt mocny, ale mroźny, więc skręcamy w Brzeziniak. Z wiosną prowadziłam tutaj trzy, a może nawet cztery akcje odśmiecające. Zobaczymy, co się dzieje tym razem. O, tam w głębi czmychnął zajączek. Zapewne nie udało się go uchwycić na kamerze. Mój wzrok przyciągnął ruch, więc spojrzałam akurat celnie, ale czy kamera podążyła za moim wzrokiem, nie wiem. Lubię to miejsce, ogólnie lubię brzozy. Wolałabym zapewne sosny i świerki, no ale nie wybierać, tak mam. Są dwa paśniczki w tym Brzeziniaku i taka specyfika tego grajdołka, lewitujące puszki i butelki. Został też, widzę, buraczek po akcji buraczanej. No i proszę. Jest jeszcze trochę śmieci. Ich stan wskazuje na to, że leżą tu troszkę dłużej niż kilka miesięcy, więc wypada mi po prostu pogodzić się z faktami, że byłam niezbyt dokładna przy sprzątaniu. O, i takie jakieś tutaj grzybulki zimowe, a może nawet zimowo-wiosenne, bo nie sądzę, żeby one tutaj zostały przez jakieś zwierzątko uskubane. I przesympatyczne grzybki z mojego dzieciństwa, purchaweczki. I nie odmówię sobie takiej akcji pomocowej. Pomogę naturze rozsiewać grzybki. Ogólnie jest dobrze, jest dobrze. Karmniki, paśniki zasypane kaczanami kukurydzy dla bażantów, kuropatw, to być może również dla sarenek czy zajęcy. Śmieci nowych, takich niedawno przybyłych, niezbyt dużo. Przygotowuję się do takiej dużej akcji leśnej, ale ona będzie wymagała wsparcia gminy, więc na razie skupiam się na organizowaniu. A tutaj spacer udany, śmieci niezbyt dużo. Jedną reklamówkę zapewniłam w domu, posortuję, bo akurat jutro jest odbiór śmieci, więc po prostu włożę do swoich odpadów. Cześć!